Witam serdecznie, jestem Zenek, to jest Civka 6 ze wszystkimi dodatkami, gram Niemcami, mamy turę 193 z 250, rok 1964, wystrzeliłem w ostatnim odcinku ekspedycję egzoplanetarną, więc zostało 25 tur do zakończenia gry, albo jeszcze mniej, jak się uda przyspieszyć tą ekspedycję tym wynalazkiem, który przyspiesza. Dobra, opracowuję imperatyw optymalizacji, syntetyczna technokracja, będę miał nowe rządy. Za 7 tur, za 6 już w sumie. Co ja tu chcę wybudować? Ile mam hajsiwa? 1700. Świątynia Artemidy? Może budowniczy. O, tutaj można się wybudować coś. Dobra, zacnie, tu są potrójni, tutaj jeszcze jest jedna ekipa, jeszcze karabiny maszynowe i tutaj jest druga ekipa, którą będzie można upgrade'ować, dobra. Buduje broń atomową, więc grzmotnę atomówką w Chińczyka coś czuję. Będzie zabawnie jeszcze pod koniec gry. O, wielki człowiek, kto to taki? Wielki muzyk, zatrudni. Ten muzyk poczuł się zainspirowany naszą... Dobra, wielki muzyk. Wyślijmy go tu. Preludium Fuga Opus 16 numer 3. Gdzie to się znajduje? What the hell? Gdzie to jest? No nie warto. Nie będę tego szukał. A, jeszcze jedno może stworzyć. To dobrze. Ciekawe, czy szpieg przeżyje bombę atomową, jak zrzucę na Chińczyków, to mnie tylko zastanawia. Budowa broni jądrowej, ile mam? 18? Kurczę, uranu, ale zero ropy cały czas twardo. Czemu mnie nie ma ropy? Przecież wybudowałem tu tyle kuźwa tych rzeczy i nie ma ropy. Mykeny. Valetta, Fez. Dobra, idź pan do Feza. O, metal. Zróbmy kopalnię na metalu. Dobra. Co tam, może sabotaż produkcji? Wywołanie niepokoi 50%. Dobra, lecimy z tymi niepokojami. Cztery tury do bombki atomowej. Może po prostu bombkę atomową zbuduję. Mam nadzieję, że je można przemieszczać. Już nie pamiętam teraz, czy je można przemieszczać, ale pewnie można przemieszczać pomiędzy miastami. Ci dzielnic tu nabudowali, Chryste. Cała masa. Tutaj dzielnice z aerodromem można by budować. To by było dobre. Dzielnicę z aerodromem. Ci też niech budują dzielnicę wojskową, nie? Tak, tylko że te samoloty ropy pewnie wymagają. Plus męczy Chińczyka swoimi czołgami. Chryste, co za lipa. Ja tu grzmotnę jedną atomówkę i tyle w temacie. Jeżeli nie zmieniasz kierunku... Dobra, czemu nie może stworzyć wielkiego dzieła? Panie, twórz pan wielkie dzieło. Nowoczesna broń Pepanz. Co ciśnij tutaj. Technologia. Robotykę, dobra. Wyrzutnia samów. Nie, to ma się już jednostka przeciwlotnicza, jednostka wsparcia epoki informacji zapewnia osłonę.
Przed atakami. Z powietrza oraz atakami jądrowymi w odległości jednego pola. Jądrowymi? What the fuck? Dobra, tak. Spoko, informacji kończy się za 2 tury. Więcej metalu. No i nice. A pytanie, czy na tundrze mogę sadzić lasy? To jest pytanie. Za 100 punktów. Myśliwiec odrzutowy, co on wymaga? Aluminium, okej. Okej, ale czy mogę tworzyć bombowce? One też aluminium wymagają. Dobra, a nie kurczę ropy. To jest zacna sprawa, ale zrobimy inżyniera na początek. Pobudujemy sobie... Ja mam węgla. Węgla nie mam nic. Minus 1 jednostka, 8 energii, minus 8 energii, ale lipa, nie mam węgla, bym kurczę kolej wybudował. Dobra, broń atomowa. Albo. Zaraz, czy mogę jednego kupca wypuścić? Chyba nie, dobra, nie buduję tą broń atomową. 6 turek. Takatina, Amol. Gdzie to jest? Tutaj, kurczę, Akwizingan i Ulm. No i bardzo dobrze. Benjamin Franklin, może i... Niezłe to miasteczko, nic nie powiem. Dwóch w porcie, a po co nie w porcie dwóch tych gości? Niech tak będzie. To, że port daje jedzenie. Jedna tura do nowego obywatela, dobra. Wrak statku, artefakt. A, no tak, dobra. To jest artefakt. Ja się to zastanawiałem, co to są te wraki statków, a to są po prostu artefakty jakieś. Linia kolejowa, za mało zasobów węgla. No, co za lipa. Dobra, niech sobie kampi tutaj. Świątynia Maktabody. Jak to wygląda produkcja? Wszystko zajęte, Jesus Christ, nieźle. Dzielnica z aerodromem bym wybudował tutaj może. Mogę wybudować dzielnicę z aerodromem? Nie, nie mogę. 16, to jeszcze jednej populacji wymaga. Centrum rozrywki wodnej, dobra, niech budują. No, czy tu robotnika mogą wybudować? Budowniczych w sumie. Ha. Nie wiem, czy miasta nie wybudować. Chuj ziwa. Poważna wygrana, dobra. Jak się bronią.
Zobaczmy na to. Ile mam? 1700 golda. Oni tu budują jedna tura i spichlerz ukończą. Dobra, to niech ukończą go już w spokoju. Posadzimy tu las. A to jest sól jeszcze. Tylko, że tej soli to nikt nie ogarnie. Dokładnie, nie ma zasięgu na tą sól. Niepotrzebnie to miasto tu budowałem tak blisko. Mogę wybudować jeden heks dalej od wybrzeża i bym ogarnął sól. Perfumy, co tu oszalałeś? Dobre w komputerach jest to, że wiele osób o przenikliwych ustroje, dobra, dzisiaj do nauki, komunizm. Kurczę, niezłe to jest. Syntetyczna technokracja, lecimy z tym kawałkiem. Od epoki, okej. Okay. To teraz mogę sobie nawkładać tych kart tutaj tonę. To, że mają, co mają dwa awanse, zapewniają plus jeden udogodnień, dwa obszarów mieszkalnych. Narodowym szlakom handlowym, dobra, to sobie to wezmę. Teraz tak, dzikie karty. Co ja z dzikich mogę podobierać, Chryste? Czyli zwarcie zwalczających kawalerii dystansowe. Czyli bojowy jednostek w wyniku odniesionych obrażeń jest 50% mniejszy. To weźmiemy. Wszystkie ulepszone saletry i węgla zapewniają węgiel. To może będę miał węgiel i kurczę blade. Będę mógł budować kolej. No mam węgiel chyba, a nie to saletra. A gdzie jest węgiel? Zero, ale lipa. Produkcji wszystkich jednostek powietrznych. To może być dobre. Otrzymuje mniejsze zmniejszenie wojną niż zwykle. No i to weźmiemy. Dobra. To dajesz to. Teraz tak, drzewko idei. Co ja chcę tu opracować? Rządy bliskiej przyszłości. Jest natura. To lecimy w tym koksem. 25 turystyki w całym imperium. Nice. Dobra, tego typka wycofamy. I production port morski. Może być port morski, tylko co on daje? Nie zobaczę? What the fuck, czemu? Dobra, produkcja. Kanalizacja, pomnik, dzielnica Hanzy. Jak pizza gold. Dzielnic nie mogę kupić za złoto. Czemuż to? Multikolejka. Dobra, szpieg chyba nic mu nie wyszło. Ze szpiegowania, trochę lipa. A czemu oni się nie leczą, że są na swoim terytorium? O co tu chodzi? Koniec epoki informacji, co jedną turę. Nie, za 7 tur. Czołżek? A po co mi tu czołżek?
kuźwa, tu jest pole pszenicy jeszcze do ogarnięcia. Chyba dwa pola pszenicy. Tak jest. Pancernik, trzeba jakiś pancernik tu budować. Hangar. Doświadczenie bo nie następuje, żeby szkolenie w tym mieście, na miejsce na jasko powietrze z dzielnicy nad aerodromem. Dwa produkcji, to lecimy z hangarem. Balon. O, bez jaj, serio? Tu przyatakowali moich, kurczę, typków. Tunaj wylewa. Wrócę tu. Ta technologia, co ja takiego tutaj mogę wynaleźć? Zaawansowane bakterie. Zaawansowane baterie, co one robią? Zmniejsza emisję CO2. Elektrownia wiatromorska, elektrownia wiatrowa. Ale to niezłe. Morskie elektrownie wiatrowe, dwa do produkcji zapewnienia energii natury, można znieść wyłącznie w polach, na polach wybrzeża lub jeziora. Dobra, zrobimy sobie to. To odcisnę, dobra, to podcisnę. Z produkcji. Ropę? Ile mam tej ropy? 4. To nieźle. Artyleria rakietowa. Artyleria rakietowa bym porobił. Czołgi, wielki śmierciowód. 3 rano naturę, utrzymanie 15. Dobra, bombkę jądrową niech zrobią. Gdzie są te bombki, które ja wyprodukowałem? Oni produkują je, robią coś z nimi, gdzie one są? Port morski, 2 żywności, 2 złota. Dobra, lecimy z portem morskim. Jest na Goitechów 63, a w Kyoto 40. Alfa Fizganie 67 bez niego. Jezus, to jest nieźle. To jest niezła sprawa, naprawdę. Stolica i tak najlepsza, pomimo tego, że nawet nie ma tam pingali. Teksturkę, dobra, robimy tutaj farma. Mozaikę, nie oddam ci panie mozaiki. Kongres, co się dzieje? Kopywane sól zapewniają udogodnienia. Sól. Tak jest, nie mam punktów. Zero? Cholera lipa. Wybierz wynik, który to jest zakaz wnoszenia budowli tego typu. Wybrana gra zyskuje 2 punkty zwycięstwa. To tam był chyba Perykles. Albo nie, Gilgamesz. Dobra, Gilgamesz. Dalej.
Co tu się stało? Bursztyn zapewnia udogodnienie. To bursztynu nie ma. Nakaz znoszenia budowli tego typu. Elektrownia węglowa. Super. Wybrany gracz zyskuje 2 punkty zwycięstwa dyplomatycznego. Perykles. Mykeny. No Mykeny chyba nie. Tędy on będzie jechał. Tędy jakoś. Dobra, niech leci. O, ci to mogą wybudować. Tylko co? Myśliwiec. Bombowiec. Bombowca. No zaraz, jeszcze coś mogą wybudować? Lotnisko. Dobra, to niech robią lotnisko. Też lotnisko. Port morski, czemu nie? Czemu oni się nie leczą? Ile zostało tur do zwycięstwa? 9 lat już lecą, o Boże. No, leczą się w końcu. Wielki człowiek. Bieremy go. Portret. 3 dziewczynki. A gdzie to wrzuciłem? Muzeum sztuki Aquisgrán. 3 dziewczynki, portret. Ile mam? 55 kultury, 122 turystyki. Jeszcze kulturowo może to wyciężę. Dobra, Sendai. No i tutaj farmy by wypadało wybudować. Chryste! Co tu się baguje, że nie mogę tego odpalić? Chyba już nie ma tam możliwości zakupu, tak mi się wydaje. Lipa, dobra. Zobaczmy, co ja tu mogę zrobić. Niech się fortyfikują i następna tura. Gdzie jest ta broń atomowa, którą ja poprodukowałem? 3. Broń jądrowa. To wypas, tylko jak nią, kurczę, sterować? Niekompletne. Kolonia morska. Kolonie morskie. 2 żywności na bez zakazu się łodzią rybacką. Ło, niezłe. Dobra, przyjęcie sobie. Zapewnie 1 punkt zwycięstwa dyplomatycznego. Kolonie morskie. Tu lecimy z tym koksem. Gdzie ja mam broń atomową? Come on, przecież pobudowałem te atomówki. Uranu, serio? No gdzie jest broń atomowa? Jak ją używać? No bez jaj. Pobudowałem tych atomówek tyle, a nie mogę... Nie mam w ogóle dostępu do tego. Co tu się dzieje? 4 dostępni emisariusza?
Dobra, dokąd to wysłać? Nie, no ale gdzie są te atomówki, no w mordę jeżą. Ja chcę grzmotnąć atomówką w Chińczyka. Konwój zaopatrzeniowy. Jednostka wsparcia przyspiesza leczenie sąsiadujących jednostek. Dobra, zbudujmy to sobie. Toaleta panny młodej, nieźle. Akwizgranie, ekstra. Jeszcze jedno dzieło może stworzyć. Wow, niezły gościu. No ale ja chcę atomówki, no what the fuck, co tu się dzieje? Dobra. W końcu to informacje z inwentury. Piloci lądu... Piloci uważają lądowanie na aerodromie w Nagoi za swój rytuał przejścia. Najstarsi spośród nich pamiętają czasy, gdy w miejscu tym było tylko zwykle pole i kilka tymczasowych hangarów. Powrócę do słonecznego światła, by przygotować dom dla twych potomków. Podziękuję. Coś jeszcze? Autoportret. Koniec tych autoportretów? Koniec. Wielki śmierciobot. Port morski, panie, zróbmy. Czemu nie? Trójna już ekipa. Takie buty. Dobra, następna turka. Ale gdzie ja mam tą broń atomową? No come on. Cztery jednostki broni atomowej i nie mogę nic z tym zrobić. Mam Chińczyka zbombardował. Ambasada Periklesa. Tu. U portowej stanie bramy potężna kobieta z pochodnią w dłoni, a światło jej to piorun schwytany. Statua wolności. Sprawiedliwość jest tym. Nice. Względy dyplomatyczne na górę. Co ja chcę opracować? Wszystko to opracowałem. Trochę misariuszy. Nice. Zróbmy sobie to. Zapora przeciwpowodziowa 20 tur. 9 to na bogato. Buduj pan śmierciobota. Bombowiec. Może dzielnicę świątynną wybudować, to byłoby niezłe. Wielki
śmierciowe. Ale gdzie są te atomówki? No come on, serio, pobudowałem atomówek i nie mogę ich w ogóle używać. Jak to jest dostęp do tej pieprzonej broni atomowej? Dobra, niech będzie ten śmierciobot śmieszny. Zaczyna się przyszłość. Złota era, no pięknie. Wielki chwały, coś mi nie pasuje. Może wyruszyć dziś znowu. Balet. Dobra. Co teraz? Wojna automatów, niech będzie. Niebo i gwiazdy. Odblokowuje eureki dla satelitów termojądrowej nanotechnologii. W epoce przyszłości odblokowuje eureki dla inteligentnych materiałów, systemów. Wszystko wynalazło chyba. Systemów predykcyjnych i misji pozaziemskich. 100% doświadczenia dla wszystkich jednostek powietrznych. Kopalnie aluminium. Generują dwie jednostki zasobu natury. Dobra, co jeszcze? Żałuję, że was tu nie ma. Ochrona kłamstw. Weźmiemy to. Albo wojna automatyczna. Śmierć roboty. Dobra, dokąd go wysłać? Do Edynburga. Jest i śmierciobot. Nauka. Misja pozaziemska. O, to. 4 tury. A ile zostało? 14 lat już lecą. Zacnie. Boskie prawo? Zróbmy boskie prawo. Dla zabawy. Wielki śmierciobóz. Niech będzie. Atomówek nie mogę mieć, to będę miał wielkie śmierćoboty. Teatr Bolszoi. Tu bombowce. Let's go. Może to bombowce muszą przenosić te bomby? No ja nie wiem teraz, już zgłupiałem całkowicie. Może to trzeba mieć samoloty, żeby przenosić te bomby. To jest pytanie. Za 100 punktów. Chyba kończę tak. Oto dysputę. Zobaczymy. Dobra, co jeszcze? Zreformowany kościół, proszę bardzo. Produkcja. Jaki śmierciobot 18 tur. Opera w Sydney, oh yeah, Teatr Bolszoi, opera w Sydney, budujemy. Dobra, coś jeszcze? No nie, no nic, aha, bo ten doszło mi nowy ustrój. Jakaś monarchia czy coś tam. Trzy wielkie elementy nowoczesnej cywilizacji. Dobra.
Prawo wyborcze sobie zrobię, a co? Co ja tam odkryłem? Kolejny ustrój niepotrzebny do niczego. Dobra, lecimy z tym koksem. Wojna przeciwko Bruce'owi. Nie, to mam wojnę z Chińczykiem dla zabawy. Zwierzchni syn ludzkości w przestworzach stał się rzeczywistością bombowiec. A gdy bombowiec Niemiec wzbił się w niebo. Dlaczego kobieta miałaby być traktowana inaczej? Demokracja. Kobiety uzyskają prawo do głosu mimo oporu tej żałosnej partyzantki. Nowy ład. Wszystkie jednostki zyskują 5 ślubów podczas walki lub w sąsiedztwie własnego terytorium. Nie, to się średnio przyda. Jest! Broń masowego rażenia. No w końcu! Bombowiec. Okej, to trzeba mieć samoloty, żeby to przenosić. Ustrojstwo. Termo... brak dostępnej głowicy. Atak powietrzny. Już zbombardowany został? Nieźle. Okej. Kapitalizm. Jedna turka. Palac rządowy, a mogę wybudować jakiś samolot, bombowiec czy coś. Bombowiec, 4 tury. Warsztat. Kolejny ustrój niepotrzebny do niczego. Dobra, rzućmy okiem na wynik. 100 punktów do Pereklesa mi brakuje. Ile zostało do zwycięstwa naukowego? 17 lat już lecą. Jeszcze zostało 8 lat. Jezus Maria, 8 tur i GG. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Nara, czołem.